To już trzeci odcinek, w którym będę rysowała moich widzów. Bardzo się cieszę, że spodobała Wam się ta seria, bo uwielbiam Was rysować, dlatego też nie przedłużajmy i przejdźmy do rysowania. Pierwsza osoba, którą dzisiaj narysuję, to Aga. Dziewczyna napisała o sobie, że jest blondynką i włosy sięgają jej trochę za ramię. Ma szaro-zielone oczy i dość duże różowe usta. Dodała, że kocha rysować i jeździć na łyżwach oraz że uwielbia Eda Sheerana. Postanowiłam narysować ją siedzącą przy biurku i rysującą. Chciałam, by miała ubrane łyżwy, ale to chyba by było zbyt szalone, dlatego powiesiłam je na drzwiach. Zastanawiałam się również, jak ukazać miłość do muzyki Eda, aż wpadłam na pomysł, by po prostu w telewizji leciał jego koncert. Co myślicie? Losujemy kolejną osobę. Tym razem jest to Julia. Julka napisała, że jest ciemną blondynką o średnim wzroście. Latem jej włosy stają się troszkę jaśniejsze. Dodała, że wtedy również pojawiają się piegi na jej twarzy i rękach. Kocha czytać książki, śpiewać, pisać opowiadania i grać w gry. Uwielbia również zwierzęta, a w szczególności koty sfinksy. To jest bardzo dużo różnych zainteresowań. Jednak by nie było chaosu, skupiłam się tylko na kilku. Podstawą tej ilustracji są oczywiście koty oraz książka. Postanowiłam ukazać Julkę podczas letniego wypoczynku. Dominuje tu totalny spokój. Żeby nie było nudno, dodałam trochę kwiatów, a na ścianie umieściłam oczywiście portret kota. A poza tym jeszcze kilka kartek z opowiadaniami, które tak bardzo lubi pisać. Powoli zbliżamy się do losowania ostatniej osoby, a zaraz zobaczycie efekt końcowy tego rysunku. Ja uważam, że wyszło ciekawie. A Wam jak się podoba? Ostatnia osoba to Alex, a właściwie Vanessa, bo dopisała w komentarzu, że tak ma na imię. Właśnie, jeśli macie nazwy niezwiązane ze swoim imieniem, to dopiszcie je, bo szczerze mówiąc czasami nie jestem nawet pewna waszej płci. Okej, czas na opis. Vanessa napisała, że ma długie, brązowe włosy oraz ciemnozielone oczy. Duże usta i nos, co czasami jej przeszkadza. Interesuje się modą, lubi kolor czerwony i często bywa w innym świecie. To ostatnie potraktowałam jako zamyślanie się, dlatego dodałam szalone efekty przypominające chmurki z komiksów, a bluzki, które trzyma, rozpadają się na kawałki. Już prawie skończyłam rysować wszystkie bohaterki dzisiejszego odcinka. Coraz bardziej lubię tworzyć stylem nierealistycznym, więc super, że tak aktywnie uczestniczycie w tej serii. W tym odcinku też na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, a jeśli nie zostaliście jeszcze wylosowani, to pamiętajcie, żeby zamieszczać swoje opisy w komentarzach, a my jak zwykle widzimy się już niedługo. Cześć!